moi kochani. Ha. Jakbyście widzieli, jak ja to nagrywam, to byście padli ze śmiechu. Widać mnie? Widać. O, jestem. W związku z faktem, że nagrywam to bardzo, bardzo nieprofesjonalnie. Ktoś mi wczoraj zwrócił uwagę, że nagrywam w pionie, ale mój telefon leży na gumce recepturce właśnie, oparto mojego tableta, ponieważ nagrywam to moim telefonem. Gdyż moja kamera się zepsuła. Znaczy dziecko mi zepsuło, no ale to już mniejsza. O to ważne, że nagrywam. W związku z odzewem na mój filmik wczorajszy, dziękuję Wam bardzo za wszystkie wiadomości. Ale tak naprawdę te rzeczy, które ja sobie wpajam i których się uczę, są również dla Was. Chcę się z Wami dzielić moją wiedzą. Jeżeli coś jest nie tak, piszcie w komentarzach. Będę na pewno zadowolona, jeżeli będziecie się odzywali, bo to jest potrójna, poczwórna, podziesięciokrotna motywacja dla mnie do tego, żeby coś robić, żeby nagrywać, żeby się odzywać. I tak naprawdę to Wy jesteście moją motywacją i dajecie mi siłę. Także dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj na szybciocha chciałam jeszcze Wam powiedzieć o kilku innych rzeczach, ponieważ właśnie wróciłam ze sklepu i z siłowni, co mnie bardzo zdziwiło i o dużo rzeczy pytacie. Nie zdążam odpisać na wszystko, tak więc postaram się streścić kilka rzeczy w jednym filmiku dzisiaj, a żeby Wam też było łatwiej, a może komuś to pomoże, a może nie, ale mam nadzieję, że tak. Ostatnimi czasy bardzo staram się sprawdzać składniki we wszystkich produktach, które kupuję, tym bardziej tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkty są wypełnione cukrami, jak tylko mogą po prostu być wypełnione, czyli od groma cukrów, od groma sodium, od groma rzeczy, które nie powinny znajdować się w naszym brzuchu w nadmiarze, tym bardziej, kiedy chcemy zgubić zbędne kilogramy. I tak na przykład dzisiaj byłam w sklepie, który jest, że tak powiem, sklepem bardzo, nazywa się w Stanach Caputo, jest to sklep z warzywami oraz z takim działem international, czyli z działem międzynarodowym, gdzie mogę kupić również polskie produkty, co mnie bardzo zdziwiło. Kupiłam kapustę kiszoną, jest napisane kapusta kwaszona z podgrzybkiem. Tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to dobrze, że jestem napisany z podgrzybkiem jednym, bo tylko jednego podgrzybka tu znalazłam. I wydałam $3 na tą kapustę i tak patrzę i szczerze powiedziawszy, naprawdę znalazłam tu jednego podgrzybka. Taki chwyt marketingowy chyba. No ale dobrze, że przynajmniej ten jeden podgrzybek jest. Zjem sobie go na sam ostatek, wiecie, żeby jakiś smak był. No i co do tej kapusty kiszonej? Nie chciałam się pochwalić, że kupiłam tą kapustę kiszoną, ale co było najśmieszniejsze, to to, że stały obok siebie 4 różne kapusty kiszone. Z podgrzybkiem, bez podgrzybka, czy cokolwiek innego. 4 różne, praktycznie te same cenowo wyglądające kapusty kiszone. I gdyby ktoś nie sprawdził składników, pomyślałby, a wezmę tą 2 centy tańszą. Ale moi drodzy, ta kapusta kiszona ma 140 sodium, tylko i wyłącznie 140 mg. Inne kapusty kiszone zaczynały się od 900 do 1500 miligramów sodium. Co jest jeszcze śmieszniejsze, to to, że na przykład cukry. W tej kapuście jest tylko 5 gram cukrów. W innych kapustach było po 12 i po 15. Rozumiecie to? Po prostu byłam tak zdziwiona. Dobrze, że teraz jestem po prostu przewrażliwiona na punkcie sprawdzania składników, gdyż cenowo te kapusty praktycznie się nie różniły. A wpajanie do swojego organizmu praktycznie dziewięciokrotnie większej ilości złych składników dzięki oszczędności 20 centów, moim zdaniem nie ma żadnego porównania. Dlatego nie życzę nikomu, żeby stał się tak świernięty na punkcie sprawdzania składników jak ja, ale czasami po prostu warto popatrzeć i zwrócić uwagę. Drugą rzeczą, tą samą, czyli ze składnikami była popularna u nas w Polsce sałatka szwedzka, za którą szaleję, którą uwielbiam, która jest bardzo zdrowa, ponieważ ogórki są bardzo zdrowe. Wszystko, co zielone, jest bardzo zdrowe, ale to za chwileczkę powiem. Nie, żebym sprowadzała Was na złą drogę, ale zielone warzywa i owoce są bardzo zdrowe. I na przykład ta sałatka szwedzka posiada sodium 340 mg. Nie jest to niskie, ale obok stała praktycznie ta sama sałatka szwedzka, znaczy tak samo wyglądająca, z innej firmy, to jest z firmy Orzech,
z innej firmy, również polskiej, z innej dystrybucji, która posiadała 1100.